Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o różnicach między uranem a Neptunem, zagadkowym obiekcie oraz włóknach pola magnetycznego. Zaczynamy od urana i Neptuna, dwóch gasowo-lodowych olbrzymów. Mimo iż mają one podobny skład, różnią się one kolorem. Obie mają niebieski odcień, choć uran jest bardziej zielono-niebieski. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego przeanalizowali dane zebrane przez sondę Voyager 2, kosmiczny teleskop Hubble'a oraz naziemne teleskopy w celu zbadania atmosfer tych dwóch planet. Z ich badań wynika, że na obydwu planetach występuje atmosfera o bazowym ciśnieniu 700 kilopaskali, 7 razy wyższym niż na Ziemi, składająca się głównie z siarkowodoru oraz mgieł fotochemicznych. Górne warstwy atmosfery mają ciśnienie od 1 do 2 atmosfer i składają się głównie z mgieł fotochemicznych. Mgła powstaje w górnej atmosferze, po czym opada do miejsca, w którym skrapla się metan. Metan następnie koncentruje się wokół cząstek mgły i opada w postaci śniegu. Następnie cząsteczki mgieł są uwalniane i razem z siarkowodorem tworzą chmury siarkowodoru. Za kolor obydwu planet odpowiada metan, który odbija kolor niebieski, a pochłania czerwony. Uran ma grubszą warstwę aerozolu metanu, przez co kolor blednie. Neptun z drugiej strony ma cieńszą warstwę metanu, przez co widzimy go bardziej niebieskim niż urana. Planety Uran i Neptun leżą tak daleko w Układzie Słonecznym, że trudno jest wysłać do nich sondę, która przeprowadzi dokładne badania. Do tej pory astronomowie mieli tylko jedną szansę przyjrzeć się tym planetom z bliska dzięki misji sondy Voyager 2, która przelatywała koło nich. Niestety czasami astronomowie mają tylko jedną okazję na zbadanie danego obiektu. Podobnie może być w przypadku dziwnego obiektu, który został odkryty w 2018 roku przez astronomów z Uniwersytetu Curtin przy użyciu szerokopasmowego radioteleskopu Mursios. Obiekt ten znajduje się 4000 lat świetnych od nas i pojawił się na kilka godzin po czym zniknął. Był on podobny do pulsara, choć z jedną znaczącą różnicą. Pulsary są to pozostałości po masywnych gwiazdach, które obracają się z dużymi prędkościami wokół własnej osi i jednocześnie wysyłają one silny sygnał radiowy z okolic swoich biegunów. Lecz ten nowo odkryty obiekt nie mógł być pulsarem. Pulsar zazwyczaj wysyła setki sygnałów na sekundę. W przypadku nowo odkrytego obiektu sygnał pojawił się i zniknął w ciągu 18 minut. To o wiele za długo jak na pulsara. Choć jak na razie astronomowie nie są do końca pewni, czym mógł być ten obiekt, to wydaje się, że jest on przedstawicielem tzw. magnetarów, czyli obiektów o silnym zaburzonym polu magnetycznym. Astronomowie mają nadzieję, że obiekt ten ponownie pojawił się na niebie, dzięki czemu będą mogli przyjrzeć się mu ponownie przy pomocy innych radioteleskopów. Pola magnetyczne nie tylko mogą produkować silne błyski radiowe, mogą również tworzyć struktury rozciągające się na przestrzeni 150 lat świetnych. Astronomowie z Uniwersytetu Northwestern, obserwując naszą galaktykę przez radioteleskop Mercat, odkryli włókna pola magnetycznego rozciągające się na długość 150 lat świetnych. Włókna te były znane astronomom już od ponad 30 lat, lecz dopiero teraz udało się uchwycić dostatecznie dużej rozdzielczości. Pozwoliło to na zidentyfikowanie ich i spróbowanie określenia ich źródła. Źródłem tym jest najprawdopodobniej supermasywna czarna dziura w centrum naszej galaktyki. Dodatkowo astronomowie odkryli, że pole magnetyczne jest wzmacniane w pobliżu tych włókien. W tej chwili astronomowie zajmują się katalogowaniem i opisywaniem każdego pojedynczego włókna. Ich praca pomoże w przyszłych badaniach tych struktur. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zachęcamy Was również do udostępnienia tego materiału i podzielenia się nim ze znajomymi. Na razie i do usłyszenia za tydzień.